projekt, który promuje w zasadzie od prawie 2 lat, czyli Komeda Nieznany 1967. To jest projekt, który po raz pierwszy udało nam się w tak bogatym składzie przedstawić w tak dużej, prominentnej sali koncertowej, a więc w Nostrze w Katowicach. Zagramy dzisiaj materiał z 2 płyt. Z płyty Komeda 1967, dokładnie Komeda Unknown, czyli utwory komedy nieznane dotychczas, niepublikowane wcześniej, zanim opublikował je Piotr Schmidt na swojej płycie. A druga płyta, z której będziemy grać utwory, to Hearsay. Muzyka komedy jest przepięknym przykładem takiej wolności danej twórcy przez twórcę, bo Krzysztof Komeda, pisząc swoje kompozycje, zostawił bardzo dużo przestrzeni tam. On napisał je tak zręcznie, że każdy może w nich, w tych jego nutach, dodać bardzo dużo od siebie. Cały swój styl, całe swoje brzmienie, całe swoje frazowanie, interpretację tych akordów, które tam są, a często ich jest bardzo niewiele i przez to właśnie jest to miejsce. I ja widzę, że u Piotrka Schmidta jest to samo. I przez to, nawet jak nie mamy dużo prób, to czujemy się naprawdę bardzo bezpiecznie w tym repertuarze. Utwory te komedowskie, odkryte przez Krzysztofa Balkiewicza w Bibliotece Narodowej, to jest niesłychana gratka. Także fajnie, że utwory z tego projektu, zaaranżowane przeze mnie, z którymi koncertujemy już od jakiegoś czasu, udało się w poszerzonym składzie, czyli nie tylko z całym moim sekstetem międzynarodowym, ale także z 2 gwiazdami, czyli Leszkiem Możdżerem i Mino Sinelu, zorganizować w tak dużej sali, gdyż po prostu te utwory zasługują na większą ekspozycję, na to, żeby ludzie się dowiedzieli o ich istnieniu. No w tej wiesz, Skowalowskiego. Next time I bring mine. Sala Nospru kojarzy mi się fantastycznie. Miałem tutaj premierę mojej symfonii z World Orchestra, tak więc ożyły wspomnienia. Z Piotrem znamy się wiele lat, pracujemy już od jakiegoś czasu razem, tak więc bardzo dziękuję Ci, pierwsze, że zaprosiłeś mnie do tego projektu. To jest ogromny zaszczyt i honor grać z Tobą, z kolegami z Polski oraz z wybitnym naprawdę Mino Cinelu, z którym już miałem przyjemność grać, oraz z Leszkiem Możdżerem, z którym tak naprawdę gram dzisiaj po raz pierwszy. Tak więc mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni koncert, że będziemy mogli to jeszcze kiedyś powtórzę. I wchodzimy na solówki. Zdecydowanie emocje tutaj są większe. Z tego powodu, że skład jest bardzo duży, bo w pewnym momencie mamy 8 osób na scenie. Cały oktet, który gra utwory, które często gramy w kwartecie, prawda? Czasami w kwintecie, czasami w sekstecie. Czyli tak jak to słychać na płycie, a tutaj mamy 8 osób. Jeszcze Mino Sinelu z niesamowitymi instrumentami, które częściowo przywiózł ze Stanów Zjednoczonych, dosłownie dzień wcześniej. I met Piotr the last time I came to Poland near the Tatra Mountains. A very kind gentleman, very well dressed. There's a good vibe about him and very humble. Somebody told me, you know, he plays trumpet. I said, oh, really? You should have played with us. I said, maybe one day we'll play together. I said, here's my number and we stay in touch. And one day he called. Czyli zaczynamy, tak? It's going to be an incredible evening. I'm very, very, very grateful and happy to be back and to be back to play Komeda music with a wonderful band and Piotr put together. Wiemy jednocześnie, że w tak mistrzowskim składzie na pewno wyjdzie to fantastycznie. Jak do końca, już za moment się dowiemy. Mówił dla Państwa Piotr Schmidt.